15 listopada obchodzony jest Światowy Dzień POHP. Na to schorzenie cierpią już 2 miliony Polaków. Jest to przewlekły stan zapalny, który toczy się w oskrzelach, czyli pacjent pewne objawy tej choroby ma stale. Proponowałbym, żeby spróbowali rzucić palenie. Zawsze jest to jest warto rzucić po prostu. Inowrocław wciąż bez włodarza. Propozycja kandydata na pełnienie obowiązków prezydenta miasta czeka na akceptację premiera. To trochę komplikuje sytuację z tego powodu, że wydłuży nam termin podjęcia uchwały związanej z przyjęciem tego budżetu. Turio będzie brało oczywiście to wszystko pod uwagę. Przedłużają się prace przy remoncie drogi krajowej między Świeciem a Chełmnem. Utrudnienia mają potrwać do końca roku. Jak długo pan stoi w tej kolejce? Czasami 40 minut, czasami godzinę. W zależności od intensywności ruchu, jaki jest na drodze. Gdybyśmy zmniejszyli liczbę wahadeł, to prace by się znacznie wydłużyły. To środa, 15 listopada, minęła 18.30. Mariusz Kluszczyński, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Co czwarty dorosły Polak przyznaje się do codziennego palenia papierosów. A to główna przyczyna chorób układu oddechowego, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Na to schorzenie cierpią już 2 miliony Polaków. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a najczęściej chorują na nią osoby starsze powyżej 60 roku życia. 15 listopada obchodzony jest Światowy Dzień POHP. Kiedy brakuje tchu, a wejście na pierwsze piętro staje się problemem, to znak, że płuca potrzebują pomocy. W oddychaniu pomaga wtedy respirator. Pacjenta nie trzeba intubować. Urządzenie połączone jest z maską zakładaną na nos. To metoda leczenia w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. U tego pacjenta wykryto ją 13 lat temu, jednak mogła zacząć się wcześniej. Pan Mirosław palił papierosy od 16 roku życia. Długo paliłem, ale w końcu około papierki papierosów. Teraz nie palę, w drugi miesiąc wróciłem palenie. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii było pierwszą placówką w Polsce wykorzystującą w terapii nieinwazyjną wentylację mechaniczną, a chorych z POHP jest coraz więcej, to najczęściej palacze papierosów. Jeżeli osoba paląca rzuci palenie przed 35 rokiem życia, wydłuża sobie życie o 10 lat. Te dane oparte są na badaniach naukowych, przeprowadzone na obserwacji 50-letniej lekarzy brytyjskich. One właśnie pokazały, że rzucenie palenia ma bardzo duży wpływ na wydłużenie życia. Powodem choroby może być także zanieczyszczenie powietrza, którym na co dzień oddychamy. W Polsce na POHP chorują już 2 miliony Polaków. Jest to przewlekły stan zapalny, który toczy się w oskrzelach, czyli pacjent pewne objawy tej choroby ma stale, czyli może występować zadyszka, może występować kaszel, szczególnie poranne, odkrztuszanie. Wielu chorych nie wie, dlaczego gorzej się czuje, a wystarczy zrobić spirometrię, która pokazuje, jak na dłoni wydolność oddechową pacjenta. Oddycha pani, oddycha. Spokojnie dmuchamy, jeszcze resztki idą, 4 sekundki. Pacjent musi nabrać dużo powietrza, szybko, energicznie dmuchnąć i tu właśnie podnosimy ten głos na niego, żeby w tym momencie to zrobił. I spokojny, długi, maksymalny wydmuch do tych niestety 15 sekund. I to jest najtrudniejsze. POHP jest chorobą postępującą, której nie da się wyleczyć, ale można ją kontrolować i łagodzić objawy za pomocą terapii i zmiany stylu życia. Hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia POHP – oddychanie to życie, działaj wcześniej. Proponowałbym, żeby spróbowali rzucić palenie. Zawsze jest to jest warto rzucić po prostu. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Inowrocław wciąż bez włodarza, a Rada Miejska czeka na projekt budżetu. Były prezydent Ryszard Brejza rozpoczął pracę w Senacie. Brakuje więc osoby, która podpisze uchwałę budżetową. Do 15 listopada samorządy powinny złożyć projekty budżetów do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Urząd Wojewódzki informuje, że propozycja kandydata, który będzie pełnił obowiązki prezydenta Inowrocławia, została wysłana do premiera. Ryszard Brejza, wieloletni prezydent Inowrocławia, rozpoczął pracę w Senacie. Ryszard Franciszek Brejza. Ślubuję. Miasto ma przedstawiciela w Izbie Wyższej Parlamentu
i wakat na stanowisku prezydenta. Sytuacja się komplikuje, bo koniec roku to czas, w którym przygotowywany jest budżet miasta. Opiniuje go Regionalna Izba Obrachunkowa. Samorządy projekty budżetów składają do 15 listopada. Wiadomo, że w Inowrocławiu ten termin nie zostanie dotrzymany. Nie ma komu podpisać budżetu na przyszły rok, ale także ewentualnych zmian, w tym tegorocznym. Najbliższa sesja Rady 27 listopada. Niestety, jeżeli do tego czasu nie pojawi się osoba wyznaczona przez premiera jako pełniąca obowiązki prezydenta miasta Inowrocławia, to zarządzeń w kwestii zmian w tegorocznym budżecie nie będzie miał kto podpisać. A jeżeli taka sytuacja zaistnieje, no to jakieś środki, chociażby w ramach pomocy społecznej, no mogą być zagrożone tym, że nie zostaną one uruchomione. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz na konferencji prasowej tłumaczył, że powołanie na stanowisko prezydenta, burmistrza czy wójta jest procedurą złożoną i czasochłonną. Kandydat nie może być karany, powinien skutecznie zawiesić na przykład mandat radnego czy prowadzenie działalności gospodarczej, zrezygnować z pełnienia funkcji w radach nadzorczych. Oczekujemy od kandydatów właśnie takich dokumentów. Tak jest i w obecnej sytuacji. Bardzo często jest tak, że osoba, która wstępnie deklaruje chęć podjęcia tego wyzwania, okazuje się, że przy tych okolicznościach i trudnych obowiązkach bardzo często wycofuje się z tego. Także, szanowni państwo, nie jest takie proste. Wojewoda podkreślił, że 15 listopada na złożenie w RIO projektu budżetu jest terminem instrukcyjnym, a nie ustawowym. Na te słowa zareagował były prezydent, a obecnie senator Ryszard Brejza. W swoim oświadczeniu podkreślił, że ciągłość sprawowania urzędu nie jest zachowana. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej skierowano apel do wojewody i premiera, by na włodarza miasta powołać Wojciecha Piniewskiego. Wojciech Piniewski, który od 2006 roku pełnił funkcję pierwszego zastępcy prezydenta, jest osobą doskonale znającą potrzeby miasta i jego mieszkańców. Osoba ta stanowi gwarancję ciągłości rozpoczętych oraz zaplanowanych inwestycji i zamierzeń. Urząd Wojewódzki informuje, że w środę wojewoda wysłał do premiera propozycję kandydata na stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta Inowrocławia. Nie podano, kogo rekomendował Mikołaj Bogdanowicz. Nieoficjalnie mówi się, że na to stanowisko ma być powołany Marek Słabiński, radny PiS w poprzedniej kadencji. Na powołanie pełniącego obowiązki w zastępstwie włodarza czeka także Płużnica oraz gmina Radziejów. Przedłużają się prace przy remoncie drogi krajowej nr 91 pomiędzy Świeciem a Chełmnem. W związku z wprowadzeniem ruchu wahadłowego kierowcy muszą stać w korkach nawet kilkadziesiąt minut. Według najnowszych zapowiedzi drogowców utrudnienia mają potrwać do końca roku. Tak, od kilkunastu miesięcy wygląda droga krajowa nr 91 w pobliżu mostu na Wiśle. Na 6,5-kilometrowym odcinku między Świeciem a Chełmnem kierowcy pięciokrotnie muszą zatrzymać się na tak zwanym wahadle. Wszyscy powoli tracą cierpliwość. Codziennie dwa razy, do pracy i z pracy. No i jak długo pan stoi w tej kolejce? Czasami 40 minut, czasami godzinę, w zależności od intensywności ruchu, jaki jest na drodze. Nie? Podróż wydłużyła się więc o około pół godziny. Dłużej niż zapowiadano trwają także same prace. Inwestycja miała zakończyć się w trzecim kwartale tego roku, czyli najpóźniej do końca września. Tak się jednak nie stało, bo drogowcy napotkali problemy z podłożem. Teraz deklarują zakończenie prac do końca tego roku. Niby ma być do końca roku skończone, ale no nie wiem, czy to się uda. Czyli te prace mogłyby przebiegać szybciej? Może nie tyle szybciej, ale krótszymi odcinkami po prostu. Nie wszystko, kurczę, cały odcinek, tam ten 8-kilometrowy rozkopany, komisz krótszymi po prostu. O zmianę organizacji prac tak, aby zminimalizować uciążliwości, kierowcy zaapelowali do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pod internetową petycją podpisało się ponad 180 osób. Drogowcy nie planują jednak zmian. Gdybyśmy zmniejszyli liczbę wahadeł, to prace by się znacznie wydłużyły. Więc tutaj trzeba wyważyć wszystkie racje i też trzeba pamiętać o tym, że na razie jest gorzej, żeby potem było lepiej. Kierowcy z niepokojem przyglądają się także pracom w pobliżu ulicy Chełmińskiej. Od 23 października skrzyżowanie z drogą krajową jest zamknięte, a kierowcy muszą nadrobić kilka kilometrów, kierując się na estakadę. Po zakończeniu prac ma się to zmienić. Droga krajowa nr 91 w dalszym ciągu będzie połączona dla ruchu samochodowego z ulicą Chełmińską. Wśród głosów sprzeciwu wobec przedłużających się prac słychać także słowa zrozumienia. Drogę robią dla nas. Dla kierowców, tak?
Przebudowane zostaną skrzyżowania, droga będzie poszerzona i wzmocniona. Pojawi się też dodatkowy pas ruchu do wyprzedzania. Na takie zmiany kierowcy czekali od lat. Oni 10 czy 15 lat temu powinni to zrobić. Cała ta stara jedynka w stronę Gdańska, wszystko robione kilkanaście lat temu, a tu autostrada zrobiona, a tutaj był cały czas bałagan. Autostrada zrobiona, ale po latach także wymaga remontu. Rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni na odcinku od Torunia do Gdańska. Roboty będą prowadzone etapami na kilkukilometrowych odcinkach. Utrudnienia mogą potrwać nawet 5 lat. Błażej Karczmarczyk, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz ważna informacja dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W związku z pęknięciem nawierzchni drogi w okolicach Mostu Pomorskiego w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wprowadza kolejne zmiany w organizacji ruchu. Wczoraj w godzinach popołudniowych wyłączony został jeden pas ruchu oraz chodnik. Z kolei od jutra przez most nie będą jeździły tramwaje. Wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza, a autobusy będą kursowały po zamkniętym dla tramwajów torowisku. Zmiany dotyczą linii tramwajowych nr 7 i 8. Ograniczone zostanie także przejście pieszych i przejazd rowerowy po stronie południowej Ronda Fordońskiego. Jutro ma rozpocząć się szczegółowa analiza geologiczna, która ustali zakres awarii oraz będzie podstawą do naprawy. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, jakie tematy jeszcze przed nami. Relikty kompleksu Świętego Ducha ponownie zalane. Trwa spór, jak zabezpieczyć wykopaliska. Wyryła na mnie swój znak. Dzikie palmy w Toruniu, strach się bać w Bydgoszczy. Teatry zapraszają na premiery. Wcześniej jednak o tym, że blisko 3 miliony Polaków chorują na cukrzycę. Te dane niepokoją lekarzy, którzy apelują, by nie lekceważyć pierwszych symptomów, a gdy choroba zostanie zdiagnozowana, stosować się do odpowiedniej terapii i zaleceń medycznych. W środę mieszkańcy Bydgoszczy mieli możliwość sprawdzenia poziomu cukru we krwi i skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Narodowym Funduszu Zdrowia w ramach Dnia Profilaktyki i Leczenia Cukrzycy. Częstsze oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, osłabienie i senność to tylko niektóre z niepokojących objawów, które powinny skłonić do zastanowienia. To mogą być oznaki cukrzycy. W rodzinie miałam osobę chorującą na cukrzycę i uważam, że powinniśmy się regularnie badać. Ja to wykonuję przynajmniej raz w roku, więc dla zdrowia, dla siebie, dla bliskich. Jest wszystko w porządku. Taki wynik w przypadku pani Aliny wskazuje, że nie ma powodów do obaw. Jednak co roku ponad 300 tysięcy pacjentów w Polsce słyszy inną diagnozę. Cukrzyca charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi na skutek upośledzonego działania lub wydzielania insuliny. Zatem warto mieć cukier pod kontrolą, o czym w ramach akcji profilaktycznej przypomina NFZ. Zainteresowanie jest dość spore, bo jednak każdy z nas albo z nas, albo w naszych rodzinach, wśród znajomych ma jednak osoby z cukrzycą, więc wie, jak bardzo ważna jest profilaktyka, jakie są powikłania też cukrzycy. Szybkie rozpoznanie i indywidualnie dopasowane do chorego leczenie może nie tylko złagodzić objawy cukrzycy, ale i spowolnić postępy choroby. Niezdiagnozowana lub nieleczona cukrzyca powoduje groźne powikłania. Dlatego lekarze apelują, by nie bagatelizować problemu. Mamy bardzo szeroki wachlarz leków. W ostatnim czasie w diabetologii nastąpił ogromny postęp. Są takie leki, że podawane są nawet raz w tygodniu, żeby wyrównać cukrzycę. Są leki doustne i oczywiście insulina w bardziej zaawansowanych stanach. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na cukrzycę choruje około 3 milionów Polaków, a do 2030 roku 10% populacji w kraju będzie chorowało na to schorzenie. W 2022 roku na świadczenia zdrowotne, na wyroby medyczne oraz leki, które są związane z leczeniem cukrzycy, wydaliśmy w skali kraju około 2,5 miliarda złotych. Pomóc w walce z cukrzycą może także ruch i zbilansowana dieta. Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowano plan żywieniowy dla osób z cukrzycą typu drugiego. Relikty średniowiecznego kompleksu Świętego Ducha na toruńskim bulwarze ponownie zalane wodą. To efekt ulewnych, długotrwałych opadów. Służby miejskie zabezpieczyły teren przed napływającą wodą, aby kontynuować inwestycje. Miasto czeka teraz na decyzję konserwatora zabytków. Ta ma zostać wydana w najbliższych dniach. Tak wyglądały prace archeologów z UMK na toruńskim bulwarze w środowe przedpołudnie. Oprócz prowadzenia badań średniowiecznych reliktów, musieli zajmować się wypompowywaniem zalegającej wody.
w takich warunkach badań archeologicznych nie prowadzi się idealnie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no, jako archeolodzy jesteśmy nauczeni radzić sobie z takimi też środowiskiem, bo też prowadzimy badania na stanowiskach mokrych. Woda w tym miejscu to po raz kolejny efekt ulewnych deszczy, które we wtorek przeszły przez region. Miejskie służby na wniosek mieszkańców zabezpieczyły wykopy. Asekuracyjnie miasto wykonało dodatkowo opaskę okalającą od strony zewnętrznej ogrodzenia. Teraz miasto czeka na zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, aby zabezpieczyć relikty, zasypać je i kontynuować inwestycje. Damy taką opinię, że to może być zasypane w taki sposób, żeby zabezpieczyć relikty przed ewentualnym jakimiś zagrożeniami. Miasto potwierdza, że jest gotowe do podjęcia badań archeologicznych na terenie kompleksu Świętego Ducha położonego na bulwarze filadelfijskim. Badania byłyby prowadzone na północ od odkrytych do tej pory fragmentów muru. Przeprowadzić na tej stronie północnej badania archeologiczne i być może w tym właśnie miejscu odsłonić, pokazać, to nie jest teren zalewowy, pokazać właśnie to, co tam znajdziemy. Prace archeologów z UMK potrwają maksymalnie do 25 listopada. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa Kamerimicz to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w kraju. Przyciąga tysiące gości z zagranicy i jest dużym wyzwaniem logistycznym. W organizacji festiwalu od samego początku pomagają wolontariusze. Bez nich nie byłoby Energa Kamerimicz. Praca w różnych godzinach, dyspozycyjność całą dobę, radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami czy opieka nad zagranicznymi gośćmi. Wolontariusze festiwalu Energa Kamerimicz mają odpowiedzialne zadania. Tych młodych ludzi nie byłoby tam, gdyby nie drzemiąca w nich pasja i ciekawość. Przewodniczącą jury konkursu głównego Mandy Walker opiekuje się Tola Meyer. Mandy ma dużo na głowie, to wszędzie z nią chodzę, muszę być zawsze punktualnie, muszę się pytać, czy nie chciałaby czegoś ode mnie. Czasami sobie razem chodzimy po kawę dla niej. Jest to bardzo ekscytujące, bo możemy porozmawiać o tych filmach. Na ten tydzień trochę tak to działa, taka toruńska asystentka. Bez wolontariuszy festiwal nie mógłby się odbyć. Są jego fundamentem. Mamy kilka różnych sekcji. Mamy sekcję fotograficzną, mamy sekcję obsługi widza, mamy sekcję biura prasowego, mamy sekcję recepcji, więc tak naprawdę wszystkie punkty festiwalu są gdzieś tam wsparte przez wolontariuszy. Jest ich bardzo dużo. W tym roku przy wydarzeniu pracuje ponad 300 wolontariuszy. Wydaje się, że to rzeczywiście jest wydarzenie atrakcyjne dla młodych ludzi, jako miejsce, gdzie mogą zebrać trochę doświadczeń takich organizacyjnych, takich też trochę może wprowadzających ich w świat prawdziwej pracy, ale oprócz tego no, takim miejscem atrakcyjnym chociażby dlatego, że tutaj gdzieś można na tych korytarzach, foyer mijać się z postaciami, które widzimy na ekranie kinowym, na ekranie telewizyjnym. Takie zaangażowanie w wolontariat to ewenement na skalę światową, przyznają zagraniczni uczestnicy festiwalu, którzy porównują młodzież z naszego regionu z mieszkańcami ich krajów. Zwykle ludzi interesuje tylko możliwość zarobienia pieniędzy. Rzadko zdarza się, że chcą dać coś od siebie za darmo. To wyjątkowa sprawa. Na Kamerimicz są setki pomocnych osób, które angażują się na rzecz tego wydarzenia. Cudowne. Wśród filmów biorących udział w najważniejszym konkursie tegorocznego festiwalu Energa Kamerimicz znalazł się jeden polski obraz. Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego i ze zdjęciami Michała Sobocińskiego. Rzecz dzieje się w czasie II wojny światowej. Młody Polak żydowskiego pochodzenia ukrywa swoje korzenie. Zdjęcia do filmu częściowo realizowano w Toruniu. To miasto było tak fantastyczne i to było tak przyjemne tutaj kręcić i właściwie ta adaptacja scenograficzna tak dobrze poszła, że gdyby nie Toruń, no to ciężko by było ten film nakręcić tutaj u nas w kraju. Koproducentem filmu Filip jest Telewizja Polska. Jagoda Rogatty, TVP 3 Bydgoszcz. A tymczasem za oceanem trwa przegląd polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych. Na Festiwalu Filmu Polskiego w Chicago prezentowany jest też film w reżyserii Pauliny Rupczak, dziennikarki bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej o majorze Janie Henryku Żychoniu. Film opowiada historię legendarnego agenta, tytułowego polskiego asa wywiadu, majora Jana Henryka Żychonia, jednego z najważniejszych współpracowników generała Władysława Sikorskiego. Nazywany polskim Jamesem Bondem, działalność wywiadowczą nakierował na Niemcy. Pracował m.in. w Wolnym Mieście Gdańsku i w Bydgoszczy. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce to coroczne wydarzenie. Produkcja TVP Historia w reżyserii Pauliny Rupczak została zaprezentowana wczoraj. Festiwal zakończy się w niedzielę.
Teatr imienia Wilama Chorzycy w Toruniu zaprasza na jesienną premierę. Tym razem są nią Dzikie Palmy na podstawie powieści Williama Faulknera. To historia o miłości, walce o życie i prawach kobiet. Spektakl będzie można zobaczyć od niedzieli. Dzisiaj odbyła się jego próba medialna. Charlotte jest energetyczna, żywa, jest artystką, jest bardzo czująca. Jest w niej jakaś ogromna potrzeba wolności, spełniania fantazji, dążenia do życia po swojemu. Ważne dla nas było, żeby się pojawiła natura. Ona się też pojawia w inny sposób jeszcze w spektaklu, ale nie będę zdradzać na razie jaki. Ona jest po prostu też główna, ważna jest dla naszych bohaterów i myślę, że też była bardzo ważna dla Faulknera w tej powieści. Skupiamy się gdzieś na opowiedzeniu historii, oczywiście Charlotte i Harego, ale stawiamy na perspektywę Charlotte. Ona mnie tego nauczyła. Wyryła mnie swój znak. Jest to bardzo aktualny, ważny temat. Opowiadamy o aborcji, o jakimś prawie do samostanowienia, o tym, o czym teraz się dużo mówi i co nadal wymaga po prostu rzucania na to światło po prostu. To pozostańmy jeszcze przy sztuce, bo kolejna premiera także w Teatrze Kameralnym. Od 18 listopada będzie wystawiana w nim sztuka Strach się bać. To spektakl komediowy, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, który porusza między innymi temat radzenia sobie z lękiem. A to co to jest? Co to jest? Cukierki! Który dobry lekarz daje cukierki? Jest to konwencja komediowa, dlatego też wybieram takie tematy, takie teksty i takie ujęcie i takich współrealizatorów od lat. I dla nas jest bardzo konwencjonalna. Ja rozumiem też, że w teatrach dla dzieci nadal jest to trochę rzadsze, bo jednak jest dużo twórców, którzy robią teatr dla dzieci, powiedzmy taki, do którego widz dorosły jest przyzwyczajony też ze swojego dzieciństwa. W takim razie zrobię panu zastrzyk. Nie! Strach na wróble jest osobowością, której została powierzona pewna misja, straszenia, ale nie umie tego robić, więc ma ogromną potrzebę nauczenia się, jak być prawdziwym strachem na wróble, takim, którego by się wszyscy bali. Kawka towarzyszy swojemu przyjacielowi Strachowi podczas jego podróży, jego procesu przemiany i myślę, że ona sama dzięki temu, że obserwuje swojego przyjaciela podczas zmiany, uczy się o tym, że warto szukać w sobie prawdy o tym, kim się jest i myślę, że dla niej to jest po prostu też zabawa, przyjemność i coś wspaniałego, żeby obserwować bliską osobę, która przechodzi piękny proces i potem razem mogą kontynuować swoją przyjaźń i swoje przygody. W zbliżeniach teraz informacje sportowe, o szczegółach Maciej Pieszczyński. Dzień dobry, trwa mecz Lotto Superligi Tenisa Stołowego pomiędzy Polski Cukier Gwiazdą Bydgoszcz i Dekorglasem Działdowo. Po pierwszej grze jest 1-0 dla bydgoszczan. Yang Wujin pokonał Kaja Konishiego. Za niecałe 10 minut mecz w Bank PKO pierwszej lidze rozpoczną koszykarze Enea Abramczyk-Astori. Relacje z obu spotkań w naszym serwisie, w nim również o wyjątkowym spotkaniu z Robertem Lewandowskim. To nagroda, jaką otrzymają uczniowie Bydgoskiej Szkoły Podstawowej nr 35 za udział w konkursie Szkoły Pełne Talentów. Dzieci spotkają się z kapitanem reprezentacji Polski już w przyszłym tygodniu. Ekscytacji nie ma końca. Dzieci są tak podekscytowane, wszyscy są rozchachani, uchachani. Szkoda, że nie wszyscy mogli zostać nagradzeni, ale tak duża pula dzieci, czyli 100 osób z naszej szkoły zostało wyselekcjonowanych, wytypowanych. Zapraszam już teraz na 21.45. Maciej Pieszczyński, bardzo dziękuję. A u nas jeszcze prognoza pogody, o szczegółach Dagmara Moranowska. Dobry wieczór.
układ niskiego ciśnienia oraz fronty atmosferyczne zdominowały pogodę w Polsce, jak i w naszym regionie. Dodatkowo za tymi frontami płynie nieco chłodniejsze powietrze. Dziś w nocy w naszym regionie na termometrach już tylko od 1 do maksymalnie 2 stopni, dlatego na drogach będzie na pewno bardzo ślisko, uważajmy na siebie. Natomiast jutro czeka nas nieco więcej pogodnego nieba. Pojawią się niewielkie przejaśnienia, opady deszczu będą występowały jedynie we wschodniej części regionu. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Do zobaczenia.